There's entry. Good. Not travel. Niepodległości, flagę państwową podnieś! Poszedł flagowy. Do szyku. Stąd. Za mną! Marsz!
wiecie. W uroczystym dniu Święta Niepodległości spotykamy się na cmentarzu parafialnym, aby modlitwą i obecnością oddać hołd poległym i zmarłym żołniakom. Wielu z nich swą postawą, życiem i działalnością wpisywało się w najlepsze pokolenia rodaków, walcząc o wolność ojczyzny. Proszę księdza proboszcza Stanisława Cebulę o modlitwę. Módlmy się za wszystkich zmarłych, których groby znajdują się na tym cmentarzu lub gdziekolwiek na świecie, a zwłaszcza za wszystkich poległych w czasie ostatniej wojny, w czasie różnych demonstracji, ofiar terroru i nienawiści. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić i nagradzać dobrych, a karać złych i przewrotnych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś mieszkanie w niebie tym, którzy oddali swoje życie dla sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj wszystkim naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, Twojego Stwórcę i Odkupiciela, przez Chrystusa, Pana naszego. Wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie. Niepodległościowy apel pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Żołyni, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu w miejscu szczególnym, na cmentarzu parafialnym, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – swoje życie. A ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski,
który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległościowego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muścińskiego. Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego oraz podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego. Was wołam, nieustraszeni marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Przywołuję żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zamęczonych w katowniach gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach, zmarłych i zamordowanych w sowieckich łagrach i więzieniach, a także w innych, nieznanych dotąd miejscach. Wzywam wszystkich spoczywających na żołyńskim cmentarzu, żołnierzy walczących o wolność. Wzywam żołnierzy wyklętych, poległych w walkach oraz zamordowanych przez oprawców z NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddawali życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Do was zwracam się, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski, dziejach narodu polskiego. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Proszę o złożenie kwiatów w delegację instytucji i organizacji uczestniczące w uroczystości. Delegacja samorządu gminy Żołynia. Delegacja przedszkola w Żołyni. Szkoła podstawowa nr 2 imienia Batalionów Chłopskich w Żołyni. Szkoła podstawowa imienia księdza Jana Twardowskiego w Brzuzie Stadnickiej.
zespół szkół imieniem Adama Mickiewicza w Żołyni. Gminna Biblioteka Publiczna. Stowarzyszenie Kobiet w Żołyni. Polskie Stronnictwo Ludowe. Delegacja kombatantów. Przedstawiciele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Stowarzyszenie Straż Grobowa Żołynia. Liga Obrony Kraju. Koło Łowieckie Kuropatwa. Klub honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża imieniem dr Sabiny Miller. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Hospicjum. Akcja Katolicka. Koło gospodyń wiejskich w Kopalniach Żołyńskich. Jeżeli są jeszcze jakieś delegacje, a nie zostały wymienione, to bardzo proszę. Szkoła podstawowa w Smolarzynach. Uroczystości dobiegają końca. Bardzo proszę orkiestrę o odegranie utworu.
podziękować księdzu proboszczowi, księdzu prałatowi Stanisławowi Cebuli za odprawioną mszę oraz za modlitwę. Bardzo dziękuję Straży Grobowej za bardzo sprawne, jak co roku, przeprowadzenie tej uroczystości. Dziękuję orkiestrze, dziękuję wszystkim delegacjom, dziękuję młodzieży, dzieciom obecnym na uroczystości odzyskania niepodległości przez Polskę oraz wszystkim tym, którzy na tej uroczystości również z nami są. Dziękuję bardzo. Kompania Straży Grobowej oraz poczty sztandarowe. Baczność! W lewo zwrot. Kierunek w tył na prawo. Marsz!
Ale to było piękne.